Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Andrzej Ziemiański Breslau Forever Czyta Grzegorz Pawlak Produkcja Audioteka. Drogi czytelniku, autor musiał poprzesuwać w czasie i przestrzeni niektóre wydarzenia, jakie miały miejsce w rzeczywistości, wyłącznie dla potrzeb dramaturgii. Nie znaczy to, że nie wie, co i kiedy się wydarzyło. Zmiany historii są naprawdę kosmetyczne. Niektóre nazwiska użyte w powieści zostały wymyślone, większość jednak to prawdziwi ludzie oraz, abstrahując od kryminalno-fantastycznej fabuły, to opis ich autentycznych przeżyć. Altbuser Strasse była małą, ale dość długą ulicą. Oficer Kripo szedł nią rozdygotany. A może powinien wezwać Gestapo, poprosić o posiłki? Jak? Najbliższy telefon był chyba w aptece na rynku. Albert Grunewald trzęsącymi się ze strachu rękami rozpiął płaszcz. Wyjął swojego lugera i przeładował. Wiedział, że mu to niewiele pomoże. Jednak musiał rozwiązać tę sprawę. Kilka lat później ulicą Łaciarską, zwaną dawniej Altbizerstrasse, szedł przerażony oficer milicji obywatelskiej. Powinien wezwać posiłki. Ale jak? Na piechotę do komendy głównej czy najbliższego komisariatu? Łaciarska była jednym wielkim gruzowiskiem. Miszczuk ledwie mógł się przedrzeć. Rozpiął tandetną kurtkę, którą otrzymał z dostaw Unra. Wyjął radziecką tetetkę i przeładował. Podskórnie czuł, że mu to nie pomoże. Jednak musiał rozwiązać tę sprawę. Ulica Łaciarska w roku 2006 wyglądała ślicznie, ponieważ gdy w przedszkolu z lewej strony zasadzono dziesiątki drzew, stała się jedyną oazą zieleni w samym centrum tuż przy rynku. Sławek Staszewski, oficer policji, nie zwracał jednak uwagi na piękne drzewa i krzewy. Rozpiął swoją zajebistą kurtkę The North Face, wyjął Hakler enkocha i przeładował. Miał dziwne wrażenie, że sam pistolet niewiele mu pomoże, wyjął więc z kieszeni telefon. Zadzwonił na komendę i zalogował się jako swój. Odebrali błyskawicznie. Potrzebuję wsparcia, powiedział do operatorki. Mam w okolicy trzy radiowozy. Przysłać wszystkie? Tak. A może ma pani kogoś z brygady antyterrorystycznej? Słyszał stukot klawiatury komputera w słuchawce, potem krótkie bip, kiedy namierzała go GPS-em. Mam dwa cywilne samochody w pobliżu, powiedziała. Podesłać? Tak. I proszę ściągnąć posiłki z innych części miasta, bardzo pilne. Aż tak źle? Co się dzieje? Błagam, niech pani załatwi, co się da na plac nankiera za chwilę! Albert Grunewald siedział w piwnicy świdnickiej ze swoim przyjacielem, weteranem pierwszej wojny światowej. Zjedli obfite śniadanie, sączyli teraz piwo, usiłując ignorować rozentuzjazmowanych gości wokół. Był rok 1939. Richard Kuger, mimo braku jednej ręki, sprawnie przerzucał strony gazety. Jezus, zaczęliśmy wojnę z Polską. Przecież nakryjemy ich czapkami. Tak, tylko że już z nimi walczyłem. Spojrzał na swój kikut. Hitlerowi coś się pomyliło. Co? Hiszpania, Austria, Czechosłowacja. A tak, tak. Hiszpania, Austria i Czechosłowacja. Ale teraz żarty się skończyły. Zaczęli się Polacy. Przesadzasz, zmiażdżymy ich, małe państewko. Oczywiście. Jednak się nie zdziw, kiedy ich flaga będzie powiewać nad bramą brandenburską w Berlinie. Spróbuj wtedy zachować przymilny wyraz twarzy. Grunewald wypił łyk piwa. Doskonałego, zimnego. Z silnym posmakiem goryczki. Znajdujące się pod piwnicą katakumby, były doskonałym miejscem do przechowywania tego napoju. Podobno podziemne korytarze ciągnęły się aż do browaru położonego nad portowym kanałem Odry. Ale szczerze w to wątpił. Z tego co wiedział, na pewno sięgały pod ziemi supernowoczesnego banku wybudowanego na rogu rynku i placu solnego. Wrocław w ogóle stał się supernowoczesnym miastem modernistyczna rewolucja w architekturze była widoczna na każdym kroku te wszystkie obłości wygięte szyby budynki w kształcie okrętów pokonujących sztormy industrialne koncepcje było co zwiedzać ale piwo na szczęście przechowywano tradycyjnie w wilgotnych mrocznych podziemiach sięgających pamięcią średniowiecza polskiego średniowiecza ta myśl naprowadziła grunewalda na tok myślenia swojego przyjaciela o czym ty mówisz? O tym, że podczas powstania Śląskiego wypadł z zawęgła jeden Polak i rąbnął mnie bagnetem. Za młody był, nie trafił w serce ani w brzuch, trafił w rękę, tyle że brudny bagnet miał. Jak to Polacy, zawsze wszystko u nich brudne. Za dużo czytasz gazet. Ucieli mi rękę z powodu gangreny. Kuger wysączył kolejną dawkę piwa. Ostrze było posmarowane gównem. A na to nie ma lekarstwa. Obcięli mi rękę, żebym mógł żyć, uśmiechnął się. A kiedy go złapali, zdążył jeszcze rzucić nożem w oficera i trafił w szyję. No trudno, w szyi nie da się amputować, a przynajmniej nie bez zgonu pacjenta, więc oficer umarł sobie. Nie przesadzasz? Słuchaj, żarty naprawdę się skończyły. Czechosłowacja czy Austria, wszystko jedno, wszędzie zwyciężymy. Ale usiłuj utrzymać przyjazny wyraz twarzy, jak oni będą zatykać swoją flagę na bramie brandenburskiej. Może przeżyjesz. Grunewald skrzywił się w udawanym obrzydzeniu. No nie. Ty jesteś normalnie defetystą. Nie jestem. Następny łyk piwa. Ja po prostu widziałem oczy tego ślązaka, który mnie zaatakował. Czysta, żywa furia. Uwierz mi. Oni nie darują. Przecież to zwykła nasza prowincja. Kuger tylko pokręcił głową. Zacznij już trenować pokłony dla zwycięzców. Francja, Anglia, USA, Związek Radziecki. Wszędzie zwyciężymy. Jedynie Polacy nam nie darują, powtórzył po raz kolejny. Wejdą w pakt z diabłem, za który zapłacą wszystkim, co mają. Ale nie darują. Znam tych sukinsynów. Gadanie. Tak myślisz? To przypomnij sobie, skąd się wzięło twoje nazwisko. O Boże święte, niby skąd. Od bitwy pod Grunwaldem. Któryś z twoich przodków musiał położyć tam głowę. Postaraj się nie podzielić jego losu. Przerwali, żeby kelner mógł zabrać naczynia po śniadaniu. Jak tak ciebie słucham, to zaczynam się bać tego, że w ogóle żyję, podjął Grunwald po chwili. Kuger popatrzył przyjacielowi w twarz. Bagnet posmarowany głównem. Ja nie mam ręki, a oficer spoczywa sobie w mogile gdzieś na Śląsku. Boże. Zmieńmy temat. Co mamy na dzisiaj? W starym niemieckim budynku siedział Miszczuk, oglądając przez okno miasto, które stało się jednym wielkim gruzowiskiem. Dostał obiad w kantynie, która jeszcze nie tak dawno była stołówką gestapo. Zupa ze szmaty to rozklepane do imentu coś, i kiepskie kartofle sprawiały, że co chwilę mu się odbijało. Pochodził ze wsi. Wiedział, co to prawdziwe kartofle. Wkręcił do maszyny papier z firmowym nadrukiem Heil Hitler u dołu. Nie znaleźli innego, więc przekreślali to ołówkiem. Jedyny sposób. Niektórzy wypalali zapalniczkami, ale jakoś głupio było dać komunistycznej zwierzchności przepalony albo ucięty od dołu papier. Zresztą maszyna, na której pisał, wyglądała jeszcze śmieszniej. Nie miała polskich znaków, miała za to specjalny klawisz SS, który odbijał od razu znak dwóch piorunów. Zacząłem śledztwo w zleconej sprawie, stukał powoli jednym palcem. Richard Küger, auto. Was jak! Jak się pisze autochton? Zapytał kolegę w pokoju. Nie wiem. Tamten zamyślił się na chwilę. Zaczyna się chyba na A. O kur... Jakie H? Nie wiem, daj mi spokój. Wasiak o mało nie wylał zabarwionej na czarno wody. Jak nazywali amerykańską kawę z dostaw. Ja ze wsi jestem. Nie wiem jak się pisze H. Obaj dostali do podziału ogromną paczkę z unra. Miszczukowi przypadła tandetna ale fajna amerykańska kurtka, Wasiakowi porządne wojskowe buty. Reszta poszła na pół. Nie wiedzieli tylko, co zrobić z takimi gumkami w nawoskowanym papierze. Rozpakowali jedną, żeby zobaczyć, co to jest. Zwykły krążek zwiniętej gumy. Nikt w komendzie nie miał pojęcia, do czego to służy. Nawet komendant, bo aż do niego dotarli. No chyba, żeby na chuja założyć, zażartował i wrzucił prezerwatywę do kosza. Tylko po co? Nie wiedzieli. On zresztą też. Dużą część paczki przehandlowali na Szaber placu przy Nankiera i teraz mieli dość papierosów oraz bimbru. Miszczuk zaciągnął się amerykańskim Kamelem, a Wasiak nalał samogon do dwóch szklanek. No to zdrowie! Zdrowie! Wypili, choć zapach zestrzeliwał muchy w locie. Co mamy na dzisiaj? Jakaś dziwna sprawa. Ten autoka. Autochton? No, ten kuger, tak. Twierdzi, że przed wojną mieli bardzo dziwną sprawę. Przed wojną? No to sobie jaja robi. Nie będę ślęczał nad sprawą, w której jedna gospodyni zabiła męża kuchennym nożem, a druga ma duchy w składziku. Trzeba było to sobie rozwiązać przed atakiem na Polskę. Niemców już tu nie ma. Nie do końca. To jest bardzo dziwne coś. Staszewski wziął kawę z automatu i niósł gorący kubeczek do swojego pokoju. Miał dość tych gówniarskich kaw, herbat czy zup. Ale jako kawaler, choć z odzysku, nie miał czasu na gotowanie w domu. Nie miał nawet czasu zrobić sobie kanapki. Nie było już żony, która mogła włożyć mu trochę chleba do teczki. Zadzwonił do McDonalda, żeby mu przysłali swoje, gówno, byle szybko. Był strasznie głodny. Usłyszał piękną melodię, którą ustawił sobie jako dzwonek telefonu. Zerknął na wyświetlacz. Adwokat jego żony. Olał. Nie odbierał. Miał przedziwną sprawę. Szybko stukał w klawisze. Chryste, panie. Zabity agent Kripo Grunewald, zabity oficer milicji Miszczuk oraz jego podwładny Wasiak. Co może łączyć te sprawy? Co może łączyć dwa zdarzenia, szczególnie dzisiaj po wielu latach? Kto w ogóle zlecił śledztwo? Wiadomo, że prokuratura. Ale o co chodzi? Jakiś przestępca gracował we Wrocławiu i przed wojną i po wojnie? To przecież niemożliwe. A zresztą nawet jeśli. To sprawa była już dawno przedawniona. O co chodzi w tym głównie? Co to za pierdoły jakieś są? Ktoś w prokuraturze jednak miał głowę na karku. Sprawy się łączyły. Staszewski wystukał numer do sekretariatu prokuratury. Cześć Dorotko. Psy się zgłaszają. Cześć, roześmiała się. Tu świątynia proroka. Słuchaj, o co chodzi z tym Niemcem Grunewaldem i milicjantem Miszczukiem? Jakoś w ogóle nie kumam. Nie mam zielonego pojęcia. Przełączę cię na archiwum. Dobra, dzięki. Usłyszał stuk klawiszy, ale po tamtej stronie było zajęte. Czekając, aż automat połączy go ponownie, wyjął z kieszeni mały czytnik Divixów. Wybrał pierwszy lepszy film z dysku i oglądał, trzymając urządzenie na kolanie. Ręce mu się trzęsły. Chyba za dużo piło ostatnio. Najpierw rozwód z żoną, potem piekielne wyrzuty sumienia z powodu dzieci. Wszystko mu się psuło. Przełączył na inny film. Francuzi właśnie obrywali w Wietnamie, kiedy odezwała się archiwistka. Tak słucham. Dzień dobry. Staszewski z policji. Dostałem od was jakieś dziwne materiały. Momencik, już sprawdzam. Znowu stuk klawiszy. Tak, widzę pańskie zgłoszenie. Czemu mi ktoś przysłał informacje sprzed wojny? Nie wiem, proszę pana. Zadał pan pytanie, a komputer wybrał wszystkie wypadki odpowiadające konkretnym kryteriom. Ale przecież wysłała mi pani dane dotyczące Alberta Grunewalda z 1939 roku. To nie ja, to komputer. Proszę pani, jeśli ktoś popełniał zbrodnię w trzydziestym dziewiątym. I zakładając, że nie był wtedy przedszkolakiem, ale miał powiedzmy 20 lat, to dzisiaj miałby ile? Sam gorączkowo obliczał to w myślach, bo był kiepski z matematyki. To daje 87 lat. Czy wyobraża pani sobie staruszka w tym wieku, który nadal popełnia zbrodnie? To nie ja. To komputer panu odpowiedział na zadane kryteria. Mamy już wprowadzone archiwa milicji, a nawet przedwojennego klipo. Wszystkie akta były w budynkach przejętych po wojnie, a my mamy teraz taki fajny amerykański skaner. Ale kto mi przysłał dane z 1939? Staszewski zdenerwował się tak, że czytnik o mało nie spadł mu z kolan. Powtórzę jeszcze raz, komputer zadał pan pytanie, lecz nie ograniczył czasowo zasięgu poszukiwań. To taki przycisk na dole w oknie formularza, więc maszyna wysłała panu wszystko co miała i co odpowiadało kryterium. Rozumiem, dziękuję. Zamyślony odłożył słuchawkę. Przecież zbrodni nie mógł popełniać facet, który miał prawie dziewięćdziesiąt lat. Jeśli nawet jeszcze żył, to leżał w łóżku, robił do Pampersa, popijał letnią herbatkę i czekał na pielęgniarkę. Niemożliwe. No dobrze. A może to? Organizacja. Ale jaka? Działająca na terenie Wrocławia od 1939 roku? Śmieszne. Przecież najpierw były Niemcy, które chciały rządzić światem. A potem Polska, która przejęła to miasto. Niemożliwe, żeby istniał ktoś, kto popełniał zbrodnie non-stop przez prawie 70 lat. Miszczuk został oficerem, ponieważ zasłużył się na wojnie. Niemiecki kontratak rozsypał radzieckie siły na tym odcinku. Zagrożony był nawet ruski sztab i w tym momencie ruszyły do ataku dwa polskie czołgi. Miszczuk przywiązał sobie na szyi dziecinną żeliwną wanienkę. Miała służyć jako zbroja. Za nim szedł Wasiak. Jedną ogromną stalową patelnię wsunął w gacie, drugą za kurtkę. Rękojeść wystawała mu przez kołnierz. Obaj mieli po dwie pepesze. "Jesteśmy polskimi czołgami!" krzyczeli. Walili każdy z dwóch peperz trzymanych w rękach. Rosyjski oficer wyskoczył z bunkra, żeby zobaczyć to zjawisko. Dostali po dwa pociski, miszczuk w wanienkę, wasiak w patelnię. Niemcy strzelali precyzyjnie. Uciekali, bo im się chyba nie chciało ginąć. Inni Rosjanie też wyszli na zewnątrz, patrząc z pewnym zdumieniem. A wy co tu robicie? zapytali. No generalnie służymy za czołgi obywatelu jakiś tam. Nie umiem rozeznać się w waszych stopniach. Miszczuk szarpał się z przywiązaną do szyi wanienką. Panie, no ja nie pan. No no panie oficjerze. Śmiesznie to mówisz. Rosjanin uśmiechnął się nagle. Usiadł na cembrowinie nieczynnej fontanny. Odsunął czapkę na potylicę. A skąd jesteś? Ze wsi. Z jakiej? Z Mochylowo daleko stąd. Dziadowie prawili, że była tam straszna bitwa między naszymi i obcymi ale dostaliśmy chyba w dupę. No, ale teraz ty bijesz wroga w dupę. Chyba tak. Rosyjski oficer zapalił papierosa. Wiesz co? Ja też jestem Polakiem, jak i generał Głuzdowski, który prowadzi to natarcie. Tak jak ty w ruskiej armii. Trzeba było się sprzymierzyć z diabłem, żeby zabrać im Breslau. My nie darujemy. Tak jest, panie oficjerze. Oddamy diabłu wszystko, ale zaciągnął się głęboko. Breslau będzie nasz. Zdobędziemy go, albo oni się poddadzą. Przerwały mu głośne komunikaty wygłaszane po niemiecku z megafonów. Wezwanie do kapitulacji, opis tego, co działo się wokół miasta oraz wyjaśnienia, że armia Schernera nie przyjedzie na pomoc, bo spieprza na zachód jak może najszybciej. Słuchaj. Pogadajmy jak Polak z Polakiem. Kiedy pan po polsku prawie nie mówi, oficer uśmiechnął się lekko. Odważny jesteś skinął głową. Za zasługi wojenne mianujecie porucznikiem. Tego drugiego z patelnią na jajach mianujesz sierżantem. Tak jest, towarzyszu. No, nareszcie poprawnie się odezwaliście. Choć ze mnie taki towarzysz jak skodziej dupy fortepian. Sunął czapkę z powrotem na czoło. W polskiej armii mówi się ku chwale ojczyzny. No ale my na razie w innym wojsku jesteśmy. Wstał lekko. Był bardzo szczupły. Kiedy już zdobędziemy Breslau to spróbujcie go bronić. Już wy nie popuścicie. Znowu uśmiech. Chłopi z dziada pradziada. Breslau stał się Wrocławiem już po kilku dniach. Miszczuk i Wasiak zgłosili się do milicji obywatelskiej w kilka miesięcy później po demobilizacji. Obaj zostali przyjęci, bo mieli wzorowe papiery. Służba w armii radzieckiej, chłopskie pochodzenie i ordery za męstwo. Zapłacili diabłu, co było trzeba. Tyle, ile mogli. Diabeł jednak chciał więcej. Zapisali się do partii, ponieważ tak im kazano. Chodzili w niedzielę na czyny społeczne polegające na odgruzowywaniu tego morza ruin, choć dla chłopów z urodzenia praca w niedzielę była gorącą raną. Toż to grzech. Ale skoro partia kazała, trudno. Zaciskali zęby i robili swoje. Ukradkiem chodzili do kościoła. Każdy w innym punkcie miasta, żeby nikt ich nie namierzył. Miszczuk potrafił nawet przejść na piechotę z centrum do kościoła na Karłowicach, tam i z powrotem, ale dzięki temu go nie rozpoznano. Pracowali nieźle: szabrownicy, złodzieje, bandyci, strzelaniny na biskupinie, której wydawał się wtedy odległy jak dziki zachód od Anglii. Tam łatwo było stracić życie, ale nie trafiło na takich, co się boją czegokolwiek. Szli na piechotę. Jeepy i ciężarówki były dla bezpieki. Miszczuk i Wasiak nie okazali się aż tak godni jak oficerowie UB, Willenstein, Wins czy Rozewicki, żeby ich wozić amerykańskimi autami. Partia o nich dbała jednak. Najpierw przydzielono im kozetki we wspólnej sali mieszczącej 20 osób. Do tego stołówka dawnego gestapo, gdzie dostawali byle co, ale za to za grosze. A potem przydział na służbowe mieszkanie. Niestety mieszkanie miało niewielką wadę. Nie posiadało jednej ściany i strasznie tam wiało. Żeby nie wypaść po nocy, kiedy chodzili sikać, ustawili rząd pustych butelek po bimbrze przed krawędzią przepaści. Nawet zaspany facet, jeśli kopnie taką flaszkę i usłyszy łoskot, to zawróci. To się sprawdzało. Z zazdrością patrzyli na polskie rodziny, które przybywały ciągnąc za sobą wózki z tym, co pozwolono im zabrać ze wschodu, z Wilna czy Lwowa. Obaj byli samotni. Gdy obu wcielono do ruskiej armii, ich rodzinami zajęli się Ukraińcy. No i teraz pozostali sami. Bez bliskich, bez swoich wsi, bez żadnego mienia poza tą jedną amerykańską paczką oraz tym, co dała im partia. Dwa kiepskie koce z napisem Wehrmacht i dwa doskonałe materace z napisem US Army. Było ciepło pomimo braku ściany, bo nakrywali się kurtkami. Dało się żyć. Tylko ta dziwna sprawa. Staszewski podkręcił kaloryfery w swoim mieszkaniu. Było odrobinę za zimno. Najpierw wziął gorącą kąpiel. Potem przełknął dwie tabletki aspiryny i witaminę C. Przygotował sobie drinki i piwo. Włączył panoramiczny telewizor. Jak zwykle o tej porze. Ktoś coś gotuje, a prezenterzy krążą pomiędzy ludźmi, którzy na przykład hodują króliki. Bryndza. No i jeszcze amerykańskie seriale, w których Joe strzela do przestępców, albo brazylijskie, w których José kocha Juanitę, ale coś mu nie wychodzi. Pewnie ma wrzody na penisie pomyślał Staszewski. Oglądał jednak te seriale ze złomowiska, bo po prostu nie miał siły szukać czegoś sensownego. Od czego to się zaczęło? Pytał się w myślach. Grunewald, Miszczuk, Wasiak. Wszyscy polegli w jednej sprawie. Jak to możliwe? Zadzwonił do archiwum. Włączył tryb głośno w telefonie, bo robił sobie kawę. Przepraszam, że przeszkadzam! krzyczał z elektrycznego czajnika w kuchni. Czy mamy akta Alberta Grunewalda, rok 1939? Chwila oczekiwania. Tak, mamy. Mamy też jego pamiętnik. O! Podesłać panu? Bardzo proszę. Adres e-mail poproszę. Podał. I z góry dziękuję. Elektryczna golarka na baterię nie była zbyt sprawna, ale nie wymagał od niej nic więcej. Nie miał w planach spotkania ze swoją kobietą dzisiaj. Mógł pozostać niedogolony. Pamiętnik Grunewalda? To chyba będzie interesujące. Ciekawe, od czego się to wszystko zaczęło. Kuger kuśtykał z celi więzienia śledczego do pokoju przesłuchań. Miał tylko jedną rękę. Opierał się na kuli, bo teraz miał też tylko jedną nogę. Na szczęście dwaj strażnicy nie wyzłośliwiali się i usiłowali go podtrzymać. Dotarł do pokoju przesłuchań. Pozwolono mu usiąść, co przyjął z ulgą. Miszczuk i Wasiak z marszu potraktowali go srogo. No i co macie na swoje usprawiedliwienie, koger? Na co? Pani tłumacz ledwie się wyrabiała. Znała jedynie szkolny niemiecki. Jak wam się usprawiedliwić, koger? tłumaczyła. Co wam teraz powiedzieć? Ja tam nie wiem, zamyślił się. Co mam wam powiedzieć? On nie chce nic powiedzieć, tłumaczyła na polski. No to powiedz mu, że zrobimy z nim jak polskie gestapo, wrzasnął Miszczuk. Przetłumaczyła. Zrobią z tobą jak polskie NKWD. Tak to brzmiało w jej wersji. Widać też czegoś doświadczyła w życiu. Kuger się przestraszył. Ja nic nie wiem, krzyknął. Ja prosty policjant. Nie wzięli mnie na wojnę, bo jakiś Ślązak rękę mi okaleczył, a potem ruski bombowiec nogę urwał. Jestem... byłem poprawił się zwykłym policjantem tak jak i wy Tłumaczka była niezła On mówi, że był bombowcem, a z was to zwykłe policjanty. Nie żadne policjanty, wydarł się miszczuk. My jesteśmy z milicji obywatelskiej. Kobieta dawała z siebie wszystko. On mówi, że nie są z policji, tylko tylko z pospolitego ruszenia. Boże, nie rozumiem. No nie mogło się skupić. Aufstand, powstanie, hej kto Polak na bagnety, usiłowała mu wytłumaczyć, śpiewając. Nie pojął. Jakie bagnety, przecież wygraliście wojnę? No nie rozumiesz, zanuciła znowu. Strzelcy maszerują, ani werbują, zaciągnę się. Kompletnie nic nie rozumiem, przetłumaczyła. Absolutnie odmawia współpracy. Jest zagorzałym nazistą i powiedział, że Hitler zwycięży. Miszczuk pokręcił głową. Nie powiedział. Może jestem i głupi, ale nawet ja wiem, jak się mówi "haj Hitler". On w ogóle nie użył słowa Hitler. Włączył się Wasiak. "Spytaj go, jak długo ślęczał nad tą sprawą z Grunewaldem." przetłumaczyła. "Oni pytają, jak długo kochałeś się z Grunewaldem." Kuger oniemiał. Przepraszam, co? Nigdy nie kochałem się z mężczyzną. Jestem protestantem, człowiekiem wierzącym. Ja z Grunewaldem? Co on mówi? Dopytywał się Wasiak. Mówi, że nie walczył pod Grunwaldem i nie można go o to oskarżyć. Tłumaczka zamyśliła się na chwilę i dodała. Cholera, on może mieć rację. Przecież to dość dawno było. Myślicie, że można żyć aż tyle lat? Miszczuk się zdenerwował. Wasiak ukrył twarz w dłoniach. Dziewczyno, gdzieś ty się uczyła niemieckiego? No, w Związku Radzieckim. Wywieźli całą rodzinę i pojechaliśmy do kołchozu. Szczęście mieliśmy, bo innych wieźli. Zawahała się. No, wiecie, gdzie? Obaj skinęli głowami. No, i w tym kołchozie poznałam takiego profesora. Buraki wykopywał. To był światowej sławy profesor od germanistyki. Jakieś prace wypisywał o niemieckiej poezji, no ale był Rosjaninem, a ja po rusku słabo rozumiem. Jak nas razem dali do wożenia gnojowicy, to mnie trochę nauczył, no i tyle umiem. Spuściła oczy. Żadnych szkół nie kończyłam. Wszystko jasne. Miszczuk zapalił kamela i nagle w porywie litości wetknął go w usta Niemca. Ten przyjął papierosa tak skwapliwie, że Miszczukowi zrobiło się głupio. Odkroił grubą pajdę z czerstwego bochenka, który przysłali mu dawni sąsiedzi z rodzinnej wsi. Posmarował solidnie słonym amerykańskim masłem i podał Niemcowi. Kuger nie wiedział, czy najpierw palić, czy jeść. Robił obie rzeczy naraz, co, zważywszy, że miał tylko jedną rękę, zakrawało na wyczyn świata. Nie dojdziemy do niczego. Wasiak wstał i podszedł do okna. Zerknął na strażników. Odprowadzić więźnia. Jeden z nich zaczął się szarpać z drzwiami. Coś się zepsuło w zamku, panie sierżancie, zameldował. Ja wam pokażę, wybełkotał kuger z pełnymi ustami. Tu jest zapadka, która zatrzaskuje drzwi, jak ktoś włączy przycisk alarmowy w biurku. Chyba ktoś z was włączył przypadkiem kolanem. ja wam zaraz wszystko pokażę. Co on mówi? spytał Miszczuk. Że mi wszystko pokaże, ale ja nie chcę widzieć. Tłumaczka obróciła się na krześle. Jestem kobietą. Wasiak załamał ręce. Miał tylko podstawowe przeszkolenie w milicji, ale powiedział. No, na zboczeńca to on mi nie wygląda. Podprowadzić więźnia do drzwi. Kuger niesiony właściwie przez dwóch strażników odblokował drzwi błyskawicznie. Teraz wyje syrena na wartownię, ale to też da się wyłączyć. Co on mówi? Tłumacz. On mówi, że teraz będzie wyć. Jasna cholera. Czemu chce wyć? Daliśmy papierosa, daliśmy chleb, nie biliśmy. Czemu chce wyć? On mówi, że Syreny śpiewają. Yy, nie, kobieta zreflektowała się nagle. Syrena wyje. Faktycznie, dodał jeden ze strażników. Słychać wyciec oddali. Dobra. Przerwał Miszczuk. Jeśli powie, jak to wyłączyć, to dajcie mu paczkę kameli, zapałki i chleb. Zaraz włączył się Wasiak. A skąd on to wszystko wie? Kuger domyślił się pytania i odparł Pracowałem w tym pokoju przed wojną. Jechali dorożką do Jarhundertale. Nie przydzielono im samochodu. Autami rozbijali się tylko faceci z Gestapo. Kryminalna policja nagle straciła na znaczeniu. Lecz ta powolna podróż cieszyła kugera. Wertował swoje ulubione gazety. Patrz, powiedział do Grunewalda. nasi od paru dni szturmują Westerplatte. Oni mają tam malutki oddziałek, my mamy pancernik, lotnictwo bombowe, armaty oraz oddziały specjalne. I nic, przerzucił następną stronę gazety. Czym oni się tam bronią? Rzucają w naszych kamieniami? czy tłuką gałęziami. Grunewaldowi nie chciało się podejmować dyskusji. – Ty naprawdę jesteś defetystą – odparł jednak. – Przecież nasi są o krok od Warszawy. Zaraz powinien zaatakować Stalin. Mamy ich w kleszczach. Za kilka tygodni Polska zniknie. – Tak – Kuger zapalił papierosa. – Znikała już wiele razy, ale ciągle jakoś jest. – Przestań! – Tak? A Anglia i Francja? – Wypowiedziały nam wojnę. Posłuchaj, opowiem ci stary kawał, jak trzy narody projektowały hełmy dla swoich żołnierzy. Niemcy zrobili najbardziej funkcjonalny. Francuzi najpiękniejszy. Anglicy taki, żeby był najtańszy. I co z tego? Otóż Francja nie ruszy na wojnę, bo im się nie chce. Słyszałem w radiu, że w bunkrach na linii Marzinota występował dla żołnierzy sam Maurice Chevalier. Wyobrażasz sobie coś takiego w niemieckich koszarach? Oni będą siedzieć okopani do końca świata, tylko nudno im, więc za parę dni sprowadzą sobie panienki z mulę róż. A Anglia się nie ruszy, bo im się nie opłaca. Mają za dużo mgły, no i kanał La Manche jest za szeroki, kpił. Za dużo pieniędzy, by poszło na tę wojnę. Nie lepiej wydać w pubie? Wystawili nam Polskę jako łatwy cel. Kuger kiwał głową. Opowiem ci historię wojenną. Kiedy poszliśmy na bagnety, to udało mi się zdobyć plecak rosyjskiego żołnierza. I wiesz co w nim znalazłem? Listy od matki? Nie. Taką dziwną laleczkę, pewnie pamiątkę. Mówiła po rosyjsku? Nie kpi. Nazywała się wańka wstańka. Jak ją przewróciłeś, to zawsze wstawała. Obojętnie, co z nią zrobiłeś, zawsze potrafiła wstać. No i co z tego? Polska to właśnie taka laleczka. Likwidowaliśmy ją wiele razy, a ona zawsze potem stawała na nogi. O czym ty do diabła mówisz? Kuger zaciągnął się po raz ostatni i wyrzucił papierosa. Mam tylko nadzieję, że Breslau pozostanie nasz. Nie chciałbym, żeby Polacy przesłuchiwali mnie w tym samym pokoju, w którym teraz pracuję. Kocham to miasto. Wariat. Oni zaraz polegną. Na szczęście nie wezmą mnie do wojska, bo nie mam ręki. Ciebie też nie, bo jesteś oficerem Kripo. My dwaj mamy szansę. Przejechali pod supernowoczesnym przejściem dla pieszych zbudowanym przez Hitlera. Po prawej mieli jedno z największych zoo w Europie, po lewej futurystyczną kopułę hali stulecia otoczoną alejkami z zieleni. Przejechali przez dodatkową bocznicę tramwajową, specjalnie przystosowaną do obsługi masowych imprez. Fiakier zatrzymał się przy wejściu. Jesteśmy? Odwrócił się na koźle. Wymienił należną kwotę. A wiecie, panowie, że tu sam Hitler przemawiał? Jest honorowym obywatelem, Breslau. Wiemy, wiemy, odparł Kuger. Brakuje jeszcze, żeby papież też został honorowym obywatelem naszego miasta. A najśmieszniej będzie, jeśli okaże się Polakiem i też będzie występował w tej hali. Zupełnie zwariowałeś. Nigdy nie wybiorą Polaka. Toż to zawsze sami Włosi. Boże. Powtarzałem ci to tyle razy. Ty ich nie znasz. Oddadzą duszę diabłu, oddadzą wszystko, co mają, ale nie popuszczą. Ty masz jakąś obsesję? Może. Kuger złożył gazety w rulon i wetknął sobie pod kikut. Z trudem wysiadł z dorożki. Mam tylko nadzieję, że to ty będziesz miał rację. Przeszli idealnie wypielęgnowaną alejką. Szeroki hol przytłaczał swoją wielkością. Ogromne drzwi prowadziły na widownię. Która przytłaczała jeszcze bardziej. W całej Europie nie było budynku o takiej kubaturze i takiej konstrukcji. Mężczyźni nie wchodzili na widownie, zahaczyli ciecia i kazali mu zawołać inżyniera Klausa. Wiedział o kogo chodzi, poprowadził ich do restauracji, a potem umknął, żeby wywiązać się z zadania. Usiedli w ogromnej sali z panoramicznymi szybami, podziwiali przepiękną pergolę. Spore jezioro z fontanną otoczone kolumnadą oplecioną winobluszczem. Zamówili sobie deser. Pączki z nadzieniem wiśniowym, lody z truskawkami i gorące placki nadziewane serem. Do tego kanapki z gorącą szynką i dwa kotleciki z gałką muszkatołową. Co tu się właściwie stało? spytał Grunewald. Kuger odłożył gazety i wyjął ze swojego chlebaka teczkę z aktami. Wertował je sprawnie jedną ręką. Facet przyszedł na swoją zmianę, zaczął pracować i nagle wybuch. Co? Wybuch? Ja ja sobie robisz? Wyglądało to tak, jakby połknął granat i wysrał zawleczkę. Jedynym świadkiem jest inżynier Klaus. Jezu, jak tu niewyraźnie napisali. Klaus Winter coś tam. Wypatroszyli go? Nie, na patologii sekcjonowano ciało. Nie ma śladów cięcia nożem. Przerwało im wejście inżyniera. Moi panowie, nazywam się Klaus Winterbaum. E, ależ prosimy, prosimy, powiedział Grunewald. Zechce pan się dosiąść? Panowie są skripo? Obydwaj jak na komendę pokazali mu legitymację. Zje pan coś z nami? Nie, dziękuję. Co prawda jestem głodny, ale mam mnóstwo pracy. Jutro jest w tej hali wiec naszej nazistowskiej partii. Kupa roboty. A co pan tu robi? Spytał Grunewald. Zajmuję się nagłośnieniem, zerknął na gazety Kugera. Nie takim, o jakim panowie myślą, nie propagandą. Ja jestem od kabli, mikrofonów i głośników. W tej hali jest fatalna akustyka i trzeba się naprawdę napracować, żeby wszyscy słyszeli, co mówi Leiter. Proszę nam opisać, co się stało tamtego dnia z... Kugel wertował akta z... Wiem, o co panowie pytają. Od początku to było dziwne. Majster szedł ulicą Wilhelmshafenstrasse z robotnikami do pracy. Szedł jak pod wpływem alkoholu. Zataczał się. Od czasu do czasu jakby zamierzał wracać albo przynajmniej zmienić kierunek marszu. Robotnicy go podtrzymywali, a on zaprzeczał ruchami głowy i coś bełkotał. Podobno wyglądało, jakby chciał się przed nimi bronić, chciał uciec, czy coś takiego. Robotnicy oczywiście od razu mi o tym donieśli. Praca z elektrycznością to nie są przelewki, drodzy panowie. A ma pan rację, oczywiście. No właśnie. Pobiegłem natychmiast sprawdzić, bo pijaka nie mogłem dopuścić do prac przy kablach. Siedział sam w szatni. Śpiewał. Przepraszam co? Grunewald pochylił się lekko. Śpiewał? Właściwie to nucił. Brzmiało jak mantra albo jakieś hawajskie przyśpiewki, nie wiem. Na muzyce się nie znam. Oczywiście, proszę mówić dalej. On potem zaczął tańczyć. Słucham. Nie przesłyszał się pan. Zaczął tańczyć. No nie wiem, jak to określić. Takie murzyńskie podrygi albo indiańskie. Chwyciłem go za ramię, żeby sprawdzić, jak bardzo jest pijany. Powąchałem, no bo co innego mogłem zrobić? Nie wyczułem w oddechu zapachu alkoholu. Cuchnął cebulą i chyba parówkami. Nie wiem zresztą czym, ale alkoholu nie wyczułem. I co on zrobił? Wyrwał mi się. Ale bez agresji. Najwyraźniej nie zamierzał mnie zaatakować. Układał te kwiatki w dziwny wzór. Jakie kwiatki? Proszę pana, jestem inżynierem, a nie ogrodnikiem. Były tulipany, róże i jakieś inne, których nie umiem nazwać. Musiał je kupić w dobrej kwiaciarni, bo były przepięknie przycięte i ozdobione. Sądząc po ilości, musiał na nie wydać majątek w skali zarobków majstra, oczywiście. Inżynier spojrzał na nich zdziwiony. No ale musicie mieć przecież zdjęcia miejsca zbrodni na posterunku. Grunewald i Kugel spojrzeli na siebie. Proszę pana, jest wojna. Zmobilizowali nam połowę personelu. Najlepsi fotografowie robią teraz zdjęcia polskich pozycji pod Warszawą dla wywiadu wojskowego. A, rozumiem. Ale niech pan skończy. Co się działo dalej? Odepchnął mnie pod ścianę. Lecz, jak mówię, bez agresji. Niczego mi nie chciał zrobić, tak przynajmniej rozumiałem. To ja nie rozumiem. Prosty robotnik pana bije, a pan. to był majster. Grunewald machnął ręką. Dobrze, majster pana bije, a pan. On mnie nie bił. On mnie po prostu odsunął. No niech będzie. A co było dalej? Potknąłem się, wylądowałem pod ścianą i on ciągle nucił coś niezrozumiałego. Ja się gramoliłem, żeby stanąć na nogach. A potem eksplodował. Przepraszam, co? Eksplodował. Kuger otarł czoło swoją jedyną ręką. Miał jakieś materiały wybuchowe? Inżynier potrząsnął głową. Nie sądzę. Trochę się na tym znam, bo miałem praktykę w górnictwie. Nie widziałem, żeby uruchamiał jakiś zapalnik. Zostałem totalnie ogłuszony. Ale to nie był dźwięk jak od materiałów wybuchowych, który wywala bębenki w uszach. Coś? Zamyślił się. Falowało. Tak, fa falowało. Krzyczałem na robotników, żeby pomogli. Kiedy przybiegli, to ich nie słyszałem. Ale otarli mi krew z twarzy jego krew. Zanieśli do ambulatorium. Jakieś odłamki? Nie. To nie był granat. Dostałem nim. Ścierali majstra ze mnie przez dobrą godzinę. Zwymiotowałem dwa razy. To było straszne. Zaraz, włączył się Grunewald. Mówi pan, że nie było huku, a jednocześnie nie słyszał pan robotników? Tak, to prawda. Jak to wytłumaczyć? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Widziałem ich poruszające się usta i nie słyszałem niczego, zamyślił się. Nie było żadnego huku. Ale czułem się, jakbym przyłożył ucho do działa największego kalibru w momencie wystrzału. Po prostu ogłuchłem. A kiedy wrócił panu słuch? Po jakiś dwóch, może trzech godzinach. Lecz najgorsze jest to, że. inżynier zawahał się nagle i skrzywił. Proszę mówić. Przedtem słyszałem jakieś szepty. Kuger roześmiał się. To normalne słyszał pan swoich robotników tylko niewyraźnie zwinięte bębenki. Nie, proszę pana. Słyszałem szept swojego majstra. Tego, który zginął. Grunewald zakrył usta, żeby nie widać było jego uśmiechu. Kuger też usiłował opanować mięśnie twarzy. <laughs> Proszę pana, to zupełnie normalne. Oberwał pan falą uderzeniową od sporej dawki dynamitu, a może trotylu. Nie było odłamków, więc to nie granat. Tak, wtrącił Grunewald to zwykły szok. Nie było huku powiedział inżynier. Oj, nie słyszał pan po prostu, bo pana momentalnie zaćmiło. Jak w nas Ruscy uderzyli za poprzedniej wojny, to nie wiedziałem, gdzie jest niebo, a gdzie ziemia. Nawet nie wiedziałem, gdzie jest okop, w którym siedziałem. Winterbaum roztarł skronie. I gdzie był ten okop? Spytał poważnie. Znalazł go pan? Grunewald i Kuger spojrzeli po sobie. Kuger zaciskał wargi, żeby się nie roześmiać. I kręcił palcem kółka na skroni, tak, żeby tamten nie widział. <laughs> tak, znalazłem usiłował zachować powagę. Siedziałem w nim. Też spędziłem wojnę na froncie powiedział Grunewald tyle, że zachodnim. Jak wybuchł w pobliżu nas angielski pocisk z grubego działa, to ja nawet nie wiedziałem, jak się nazywam. To normalne to szok. Ale to przechodzi. Dodał Kuger. Nie było huku, odparł Witerbaum. Nic nie eksplodowało poza majstrem. Nie było huku. Oj, po prostu, kiedy on pana popchnął, uderzył pan głową o ścianę i nic pan nie pamięta. Nie uderzyłem. Nie mam śladu guza ani choćby siniaka. Jestem człowiekiem racjonalnym, inżynierem. Przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć. Te szepty podjął. Słyszałem, jak mówi do mnie mój majster i inne osoby. Zmienił zdanie. Inne istoty. Wzywały mnie. Kuger zajął się swoją porcją lodów, żeby ukryć radosny wyraz twarzy. Grunewald jednak spytał. Wzywały do czego? Po prostu do siebie. Na szczęście idiotyczną dyskusję przerwało wejście jednego z robotników. Powiewał specjalnym wojennym wydaniem gazety. Był radosny. Przepraszam najmocniej, proszę panów, ale chcę przekazać najnowszą wiadomość. Zdobyliśmy Westerplatte! krzyknął. Grunewald i inżynier uśmiechnęli się. Kuger smętnie pokiwał głową. Naprawdę zdobyliśmy w boju? spytał. Nie, poddali się. Aha, nie udało się trafić kamieniem w nasz pancernik, ani strącić gałęzią samolotu, mruknął. Proszę? Walczyli w okrążeniu, po prostu skończyła im się amunicja, wyjaśnił. Natychmiast przestań, walknął Grunewald. Kuger jednak wstał i oparł robotnikowi swoją jedyną rękę na ramieniu, powiedział. Stary. Musisz znaleźć tłumacza i nauczyć się po polsku. Naprawdę nigdy nie należałem do NSDAP. Ale proszę pana, ja należę do, do naszej partii Kuger uśmiechnął się do niego A, to w takim razie masz przesrane Przestań ryknął przestraszony Grunewald. Mieli już lepszego tłumacza. Mogli się dogadać z Kugerem. Miszczuk wrzeszczał. A wiesz, co robimy z niemieckimi jeńcami, wiesz co? Rozdarł się na całego. Każemy im wykopywać trupy i zanosić do wspólnych mogił. Wiesz, jaki tam jest smród i co widać? Nie nadaje się raczej do wykopywania trupów. Mam tylko jedną rękę i jedną nogę, odpowiedział Kuger spokojnie. Wasiak doskoczył z boku. Ty śwido, mów od kiedy należysz do NSDAP. I tu więzień zaskoczył ich totalnie. Odpowiedział im czystą polszczyzną. Naprawdę nigdy nie należałem do NSDAP. Oni mieli. Patrzyli na siebie, oni mieli. Zatkało obydwu. Ty, ty, jąkał się Miszczuk. Ty jesteś Polakiem? Nie, jestem Niemcem. Co skąd umiesz tak dobrze powiedzieć? Przygotowywałem się, jestem dość przewidujący. Wasiak tylko kiwnął głową. To powiedz coś jeszcze po polsku. Kuger odpowiedział. Nie jestem z Gestapo, nie jestem z RSHA, nie brałem udziału w wojnie, bo mam tylko jedną rękę, nie byłem w SS, ani razu nawet nie widziałem obozu koncentracyjnego, nikogo tam nie posłałem, jestem podoficerem policji kryminalnej. Bandyci, złodzieje, mordercy, tylko tym się zajmowałem. Miszczuk opadł w fotelu. Wasiak oparł się o ścianę. To znasz polski? Nie, nie znam. Tych kilku zdań nauczyłem się na pamięć. Wynająłem najlepszego tłumacza w Breslau, żeby wytrenował. O, przepraszam, we Wrocławiu. Czułem, że mi się te słowa przydadzą. Miszczuk i Wasiak trwali w szoku. Ty słuchaj, powiedział jeden do drugiego. Coś tak myślę, że on mówi prawdę. No, też mi się wydaje. Szlak z nim. Sprawdzimy przejęte akta. Jak sprawdzisz? Ilu masz tłumaczy? No, rzeczywiście Niszczuk odwrócił się do strażnika. Podrzućcie więźniowi do celi kilka kameli strażnik się obruszył. Amerykańskie papierosy mam mu dawać? Dam ruskie. No to przecież cię udusi to Niemiec. Fakt, dodał Wasiak, nie przeszedł tego co my. Powrócił do przesłuchania. I co było z tym śledztwem w hali ludowej? Widząc, że zestresował kogera, dodał ugodowo. Nie bój się, my nie z UB. Jesteśmy zwykłą milicją. Pomyślał przez chwilę. Nie wyślemy cię do gułagu czy innego łagru. Jeśli wszystko powiesz, grzecznie jak nas powiedzi, zwolnimy cię i wtedy pojedziesz. Niemców teraz się wysiedla, więc kurna kamraci zaniosą cię do pociągu i pojedziesz do tych swoich Niemiec. Będziesz sobie jadł to swoje. Zawahał się i odwrócił głowę. Co oni tam jedzą? Golonkę, podpowiedział tłumacz. No, będziesz jadł tę swoją golonkę i pił wódkę. Oni piją piwo, wtrącił znowu tłumacz. Choć wódką też nie gardzą. No właśnie, ciągnął Wasiak. Będziesz jadł golonkę i pił piwo wymieszane z wódką. A tam jakaś kobieta w pobliżu zapalił papierosa. Czy ty w ogóle wiesz, ile jest samotnych kobiet w twojej ojczyźnie? Wiesz, ilu Niemców zginęło na wojnie? Ile tam jest bab do zagospodarowania? Spokojnie, spokojnie. Nawet na kalekę się rzucą. Będziesz jebał, jak królik, przecież jaj ci nie urwało. A chętnych bab będzie wiele. Włączył się Miszczuk. Wyobraź sobie to. Golonka, piweczko, a ty z babą w ciepłym łóżeczku, pod kołderką. Rano przejrzysz sobie gazetę, kiedy ona będzie robić śniadanie. Na przykład jakąś tłustą jajecznicę. Kuger miał usta pełne śliny. Miszczuk nie rezygnował. Oczywiście możemy cię też przekazać UB. Tylko widzisz, zawiesił głos. Przyznasz się do przekopania kanału pod Atlantykiem, a potem wyślą cię do takiego obozu za kręgiem polarnym, w którym umrzesz z gaciami pełnymi gówna z paru miesięcy. Wasiak podszedł z boku. Robił teraz za dobrego policjanta. No to wybieraj. Jajecznica rano, piwko i ciepluteńka kobieta pod kołderką, czy krąg polarny, gdzie się będziesz czołgał po lodzie, bo ci nie dadzą żadnej podpórki. A rabotać musisz, Miszczuk dodał. Jak długo przeżyjesz przy minus czterdziestu? Ciepła kobieta w łóżku, wabił Wasiak. Golonka, piwko, papierosek i poranna gazeta. Albo? Minus czterdzieści wokół druty i strażnicy. Ludzie, którzy będą cię chcieli zjeść i wszystko ukraść, a ty raczej się przed nimi nie obronisz. Kuger otarł ślinę z ust. Powiem! Wrzasnął. Wszystko wam powiem! Miszczuk zapalił papierosa, zaciągnął się głęboko. I o to chodziło. Wyrwało mu się. Gadaj jak na spowiedzi świętej. Kuger zasłonił dłonią oczy. Naprawdę mnie zwolnicie? Poślecie do Niemiec? Tak. Miszczuk żuł amerykańskiego cukierka. Był jakiś dziwny. Za cholerę nie dawało się go pogryźć. Na opakowaniu pisało Chewing gum. Rzeczywiście, ciągnął się jak guma. Milicjant zrobił minę twardziela i połknął całego. Grunewald odsuwał mnie od śledztwa, bo uważał, że jestem defetystą. Coś jednak wiem. Towarzyszyłem mu od początku. Stołówka Gestapo była nieczynna. Zabrakło elektryczności i wody. Zrobiło się cholernie zimno, bo wysiadło też ogrzewanie w budynku. W tym mieście nic nie działało. Władze chciały uchronić jedną linię tramwajową, ale się nie udało. Na torach stał rozbity ruski tank i to najcięższy. Nie dało rady go przepchnąć ani nawet pociągnąć ciężarówką. Innego sprzętu nie było. W kamiennych kanionach królowali szabrownicy i werwolf. Rozłożyli na stole to, co mieli. Dostali od partii dwa śledzie i kawałek chleba. Jakoś tak głupio było jeść ze stołu, więc rozścielili pod spód gazetę. Widząc desperację niemca, dali mu kawałek chleba ze śledziem i trochę wody do popicia, a potem jeszcze pół szklanki bimbru, żeby wiedział, że są do niego pozytywnie nastawieni. No dobrze.